Siemano Bziki, dziś jest plan na nagrywki z treningu MMA, bo ostatnio widzieliśmy, że odcinek wam się spodobał z motryki. Także plan jest taki, że dzisiaj będziecie patrzeć, jak bije Pawlaka. Co odbywa się regularnie, no ale nigdy nie jest nagrywane, więc dzisiaj pierwszy raz będziecie mogli to zobaczyć. Pośmiejemy się trochę z grubasa, bo nie wiem, czy mogę spoilerować. Znowu lepszy od Pawlaka, znowu walka nad nim. Co mogę powiedzieć? Ludzie się już poznali na nim i wiedzą, jaka jest prawda, kto jest lepszy. Idziemy po moim ogromnym domu, 45 metrów. Pierwsza półeczka. Jeszcze miał kupić gablota, ale tak się zbiera. Puchary. Tu gablotka. O, taka gablotka. W przyszłym roku, jak będę budował swój penthouse, to sobie zrobię taką gablotę specjalną. Pokój mistrza. Tam sobie będę trzymał pasy i wszystko. To jest moje stanowisko. Nawet nie wiem, jaką myszkę mam teraz. A rival 600. Trochę nie grałem. Słuchawki iPery. Trochę nie grałem, bo nie mam czasu ostatnio. Ale może jak wyjdzie ten CS2, to mi się znowu zachce. Bo kupiłem sobie drugi monitor pod legendą, że będę prowadził streama, ale stream był na razie jeden. Może niech piszą widzowie, czy chcą odcinek z CS-a jakiś. Jak będą chęci, to zrobimy odcinek z CS-a. Tylko pytanie, no może wyjdzie ten CS2, no. Najlepiej by było, żeby był ten CS2, bo tak nikt nie chce grać już go za bardzo. Nie mam z kim grać, samemu mi się nie chce. Nie wiem, czy wiesz, w KSW chyba został... Czekaj. Bo teraz Śmiełowski przegrał, albo Undefeated, Ruchała przegrał ostatnio, Humburger przegrał, Steel Undefeated jest jeden, pamiętajcie. Psycho Pop, Zura, Psycho Pop. Cześć. Psycho Pop, this is po polsku psychopata. Wiesz? Psychopata? Yes, I know. Zura. Crazy. Yes, I know. Nagaj to. Interesting. Ty. Kuba się dowiedział, że są kamery, bo przy normalnie go nie ma. Jak rozpoznać geja? Dobre te opinie były. Jakie dobre opinie? Pod ostatnim odcinkiem. Dobry odcinek, dobry feedback, zapraszam na mój kanał. Pepolski Sport, niedługo się pojawi dzień z Pepolski Sport. Tam dopiero będzie prawdziwa jazda. Ja robię wyświetlenia na kanale. Powiem tak. Bało mu. Poprawił jeden merytoryczny vlog, oszalał. W Oktopusie nie będzie nudno. Ludzie kochają Oktopus. Ale ja wiem o tym, ale to jest właśnie content, jego się opiera na Oktopusie. Zobacz na odcinki. To tak gdzie... jak sława naszego trenera opiera się na jego zawodnikach. Jego nie analiza. Ma bez nas, nas nie ma bez analiza. Niego. Analiza. Przeanalizujcie sobie, jakie są wyświetlenia odcinków, w których nie ma nikogo z Oktopusa. Fakty, liczby, zarobki, wyświetlenia. Ty, teraz nowego trenera wybrali, to może powołanie do kadry. Co? Probierz. Tak? No. Grałem kiedyś w Atlasie. Myślisz tu może jakąś wiadomość do trenera. Przepraszam! Ale siadło na nogę, co? Nie podejrzewałem, że tak poleci. Jaki wynik, panowie? 26. Gram, że gram. Teraz ja, ostatnia nadzieja ping-ponga. Ostatnia nadzieja ping-ponga. Bez rozgrzewki. Panie, od razu ja zatrzymam. To za tyle. Dobra, dawaj się do 11. Dawaj serwis. No. 1-0, jedziemy. Pierwszą porażkę w karierze Bartosa. To niech widzowie skomentują, czy weszło, czy nie. Ja też z tobą mówię. 4. Kurwa, do zera go zrobimy? Już się trzyma ciśnienia, już jest mój. Już jest mój. Wpadłem przed dekę i patrz. Już się trzyma ciśnienia. Ale defense tego zawodnika. Co? Co? Nie, 13, 6.
wyjemy tą palenkę za nas. Dobra, dawaj. Nie gra. Nie gra w tą górę. Nowy rush. Znowu z twoją kategorią wagową. No, Artur robi wszystkie rushy z myślą o mojej kategorii wagowej, że jestem mistrzem 7-7. Ale rozkminiłem go szybko. Stwierdził. Wszedłem w jego... od razu mi coś się podejrzane wydawało. Wszedłem w jego datę urodzin. Nie wiem, czy chcecie wiedzieć, ale to jest data urodzin Artura. A nie kategoria wagowa. Dzisiaj zapasy i parter. Dzisiaj powiem wam tylko tyle. Trener jak widzi kamerę, no to widzi, co się dzieje. Nie, no oszaleje, na pewno będzie tutaj profesura, to będzie. Nie będzie, co? Pawła, bo ma anginę. Czyli tak jak myślałem. Wymówka. Walka klepnięta, zaczyna się. Już jest chory, zaraz będzie miał leukocyty podwyższone. Znam ten proceder. Akurat jak dzisiaj miał być konkurs na lepszą pośmiernicę, to dziwnym trafem go nie ma. Akurat jest chory. Macie, czy to przypadek? Absolutnie. No, ostatnio w kosza, pojechaliśmy grać w kosza i mówi tak. Nie no, to na byłem kapitanem drużyny całego gimnazjum. Już mi to się pasowało, a ja grałem w kosza i byłem kapitanem drużyny na kwarty. Mówi tak, ciekawe ci grało. No i zweryfikowało go pierwsze 3 rzuty i mówię tak, Paweł, przecież ty nigdy piłki do kosza nie trzymałeś. Bo on rzucał tak. Nie. Nie oszukasz mnie, nigdy nie grałeś. No dobra, nie grałem. Robiłem z tym Bartusiem wczoraj. Może zabić ledę? Tak na dawa, że to jest. Ja mówię to. Wygrajcie Babilon w piątek. Może być, no już bez. Nie, bez stosunku, ale może. Na także mnie to tarczą i ręce bolały po tarczach. Tak na dawa. A ostatnio wiecie, kto tak bił, jak Dawida bolały ręce? Mam powiedzieć? Kto ostatnio tak był w tarczy, go wolał ręce? Nie ja. Wujek Mariusz. Polska Gório! Ręce, które mocno biły, tukły nie biły, to były ręce Mariusza. Teraz są Bartka. Mariusz jest Bartek? No. Bardzo wysoki poziom sportowy, ja mam to Mary! Ja myślę, że na Gliwice main event. Ja wiem, kto ma main event w Gliwicach, mogę powiedzieć, ale za dobrą ofertę, więc składajcie oferty na moim prywatnym Instagramie i się dogadam. Jakaś podpowiedź, kto może mieć ten main event? Nie, wiem, ale nie powiem. Paweł nie, Mariusz nie. Dalej musicie się domyślać. To akurat łatwe, bo moje zapasy na tym polegają. Całe życie to robiłem. Jest fizyczne. Bym dobiegł z niego ramy, tak. Jak pan Cieszyk Pawlaka tak przerzuca. Ty, i to wkleimy na przybitkę. Jak Grzychu Pawlaka tak przerzuca. Mój stary, nie zawsze atakuje, jak przeciwnik jest gotowy. Jak jest gotowy, to ciężko balić. Wtedy robię tak, żeby nie wiedział, kiedy być gotowy. Widzisz? Widzowie niech mają ten. Dawaj jeszcze raz. Widzowie, no za którą balę? Kiedy obali? Łapałem nogę, broni. Puść się wcale nie chciałem obalić, widzisz? Widzowie, to nie jest takie proste. To ja decyduję, kiedy obalam. Ej! Nie wziął ktoś rękawiczny, będą marzy. No to jest ten rozgar, co ostatnio miałem, tylko teraz wiem. Koszulka na co dzień do chodzenia. A czy widzowie mogą gdzieś kupić te koszulki? Mogą u mnie za 199. Naprawdę. Pierwsza praca. Zaczynamy sobie z gardy, pół gardy, jak tam chcemy. On zaczyna wstawać, zmienia cały czas pozycję. Nogą tę pozycję zmienia. Ja mu daję zmieniać tę pozycję, ale cały czas jestem za nim, krok za nim. Robi grand, idę za nim. Mam cały czas się kleić do niego, ale jednocześnie to jest cały szkopuł tego, to jest dawać, a jednocześnie nie dawać. Musicie dawać, zmieniać pozycję, ale nie możecie pozwolić, żeby zgubić tą pozycję. OK, 20 sekund pełny młyn, jeden, drugi, jeden pracuje, 10 sekund przerwy, drugi pracuje 10 razy, tak, 5 na osobę, minuta przerwy. 2, 1. Zaczyna z dowolnej pozycji wstawać, a zaczynam uderzać. Tak jak w pierwszej sekundzie zaczynam uderzać, mimo tego, że zmienia pozycję, ja nie przestaję uderzać do 20 sekund. To jest sobie na sekunda stabilizacji i uderzam. To jest... Dobra.
się tylko do podkań. Nie do tarcza, ucieka gilotyna, wysuwaj ślinę po nogę. Nie ma być przestoju między podkaniami, nieważne jaką pozycję złapiemy. Z tej pozycji mamy pomyśleć, żeby iść po podkanie. Kudemo, prowokato, kudemo, prowokato. Kudemo, są paso? Dalej, więcej nie umiem, tylko umiem to, co Jacek Morański mnie nauczył. Pawlak, jak pomyślał o dzisiejszych młynach po ostatniej środzie, to anginy dostał. Kiedy zestawiamy naszą rundę, to my nie robimy mat, tylko robimy bzika jednego. I wtedy robisz dwie rundy MMA i jedną rundę bzika robimy. Jak ja będę z tobą, to wtedy robimy to z obaleniami. No. Wtedy robisz dwie MMA i jednego bzika i tak to będzie dobra objęta. Najlepszy sprzęt z Bushido i Tavern. Nie biją, tylko tylko. Pawlak, gdzie jesteś? Paweł! Chodź, zaczniemy się z Pawłem w łazience. Bo często ma tak, że jak są ciężkie zadaniówki, to akurat ma obstrukcję. Paweł! Ktoś widział Pawła? Nie ma go tu. Może go nie było w ogóle. Paweł! Mateusz, widziałeś Pawła? Może się ładnie radzi, wiesz, w domu. W swoim personal gymie. Paweł! Paweł! Widział ktoś Pawła? Daję ci szansę, żebyś może tam zawalczył niebawem i cię nie chcę rozchorować. Paweł! Przepraszam, widział ktoś Pawła? Może w łazience jest? A nie, Pawła nie było. Ty, Paweł, jak dowiedział się, że jest 6 piątek młynów, to dostał obstrukcji bolesnej. A, to tak się młyny zapomniałem. Ty, dzisiaj dostał obstrukcji. Kurwa, nie było cię, a ty, a po prostu byłeś potrzebny na odcinku. Bo dyskutowaliśmy, kto mamy event, a kto komy event na Gliwicach właśnie. Jaki wybraliście? No jeszcze nie wybraliśmy, bo nie możemy powiedzieć. Na pierwsze miejsce stawiamy Mariusza. Polska góra. No i my o drugie się bijemy. Słyszałem, że mają być dwie walki wieczoru. Tego wieczoru. Nie no, Mariusz chyba nie pije, nie? Nie, nie. Dobra, czyli nie było cię dzisiaj, tak? Tak lubię. No, chyba lepiej, żeby nie było. Dobra, nie widziałem. Ale zobaczcie, jak udaje ty. Zobaczcie, jaki to jest symulant. Ty, skurwysyn. Ej, patrz na to. Jesteśmy bziki po treningu. Jedziemy do restaurantu Mariamonti odebrać najlepsze jedzenie. Więc na pewno zobaczycie. Jedziemy na kawkę i zobaczycie, jak ja sobie jem. W ristorante Mariamonti, w najlepszej włoskiej restauracji na świecie. Bo tu szef patrzy na mnie. Wigury 21, sprawdź to. Wigury 13. Wigury 21 to powaliłem, bo to stary oktopus był Wigury 21. Tutaj mamy zbliżenie na tego pana, bo on jest odpowiedzialny za moją wagę i za wszystko. Ostatnio się udało. Mam nadzieję, że teraz też się uda. Czasami zapominałem o jodzie. Znaczy ja nie zdążyłem zrobić zakupów, ale to już Przemek jest, jest to. Nie powiem ogarnięte, ale w miarę ogarnięte. Przemek, gotowe? Przemek opowie wam więcej o tym, co jem. Bo ja sam nie wiem. Na razie pokażę wam, co ja jem. Jak tam szefo tylko sobie poukłada.
szef jest profesjonalistą, nam się musi wszystko zgadzać. Tam się wszystko w wadze zgadza w 100 gramach, znaczy przynajmniej chcę w to wierzyć. W razie jakbym o 23 o nie zrobił i by 30% zabrali mi z garzy KSW, to wystawię Przemkowi fakturę. Przemek będzie tylko kupił już bilet i będzie obserwował wyniki rannego ważenia. I jak będzie, że przekroczone, to od razu na dworzec w autobus i do Anglii wyjeżdża. Dobra, dawaj tu, zaraz pokażę wam ziki, jak się żyje. Kiedyś gotowała mi żona, ale teraz jestem odciążony. Bziki, nie muszę wam chyba, nie muszę wam mówić. Ziemniaczki pieczone, okoń morski. Do tego co jest? Zawsze marcheweczka, nie? Do okonia tak. Okej, nakryj, nakryj. Tu są moje posiłki od dietetyka. Tu jest łosoś z batatami. Tu jest curry z kurczaczkiem. Też bardzo dobre. O, tu jest faworyt wszystkich faworytów. Nie muszę przedstawiać. Bisz kopcianka. Bisz kopcianka jem codziennie. A się uszy trzęsło. No. Dla Adriana jak się gotuje? Bardzo dobrze, szybko, sprawnie i przyjemnie. A teraz wersja bez cenzury? A teraz jak na chwilę się odwróci, to powiem prawdę. Nie mogę powiedzieć o walce o Wielica. Już powiedziałem, że może... Ja już na Twitterze napisałem, że może by tak wziął i zawalczył Wielica. Nie powiem z kim. Nie jest pewien. No. Gentleman. Mogę tylko powiedzieć kudę małą prowokatą. To nie jest francuski. Przecież ja mówię to, co mówi Jacek Murański. A Jacek Murański nie mówi po francusku na pewno. To jemu się wydaje, że to po francusku, ale to na pewno nie było po francusku. No więcej nie mogę zdradzić, no i tak już wam dużo powiedziałem. Już patrz teraz to, odpalam francuski i piszę tak. Mały, szybki, zwinny Francuz. Patrz. Petit français rapide. I'm coming for you.